Dzień dobry, witajcie w codzienniku biblijnym. Dzielę się dziś z wami fragmentem z 5 rozdziału 1 listu Piotra, 5 werset. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Pośród wielu tłumaczeń terminu pokora, takim najbardziej przekonującym, mniej docierającym do mnie jest to, że pokora jest kontrolowaną siłą w człowieku. Czyli jeśli posiadam pokorę, potrafię się kontrolować w moich relacjach międzyludzkich. To pomaga mi uniknąć niepotrzebnych napięć, niepotrzebnych sporów. Pomaga mi zachować się tak, jak potrzeba. Zresztą myślę, że doskonale wiecie, o czym mówię. Dzisiaj odnajdujemy w tym wersecie takie bardzo sympatyczne połączenie pokory. Połączenie z możliwością przyobleczenia się w nią. To budzi naszą wyobraźnię. Wyobraźmy sobie Bożą szafę. Jeśli należę do Bożej rodziny, jestem Bożym dzieckiem, mogę do tej szafy podejść, mogę otworzyć szafę, zabrać to, co potrzebuję. Zabrać po to, żeby wyjść na zewnątrz, by nie było mi chłodno, by nie było mi zimno i niesympatycznie między ludźmi, bym nie żałował, że czegoś mi zabrakło. Dlatego słyszałem, że pokora ma również takie właściwości lecznicze. To znaczy, że pokora potrafi ukoić moją duszę. Potrafi pomaga w gojeniu się moich ran duchowych. Ale nie tylko właściwości lecznicze ma dla mnie, ale również ma dla tych, którzy są wokół mnie. Człowiek pokorny to ten, który potrafi wysłuchać, który potrafi poświęcić swój czas drugiej osobie, który potrafi pomóc, potrafi doradzić. Dlatego czytamy, że wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory. Wszyscy jej potrzebują, wszyscy mogą się przyoblec i byłoby wtedy bardzo cudownie, gdyby tak się stało. I pragnę wam dzisiaj życzyć, żeby kiedy wychodzicie z domu, żebyście nie zapomnieli ubrać właśnie szaty pokory. Bo będzie wam chłodno, będzie wam niesympatycznie między ludźmi. Zostańcie z Bogiem.